Patrzę sobie tak na to moje biurko i myślę, że w tym nieporządku jest jednak jakiś porządek. Kontenerami, które porządkowały elementy w momencie ich wkładania, był zbiór, wielozbiór, mapa i multimapa. Przypominam, że ta wewnętrzna struktura, która pozwalała organizować wewnętrznie te elementy i je porządkować, to było drzewo binarne. Tymczasem kontenery nieporządkujące, czyli takie, które nie będą sortowały tych elementów, kiedy już będą one wkładane do środka, to również jest zbiór i multizbiór, i mapa, i. Wielomapa, multimapa, ale będą one poprzedzone takim słowem unordered, czyli po prostu nieuporządkowane. I tym się właśnie będą różnić, że elementy tam przechowywane nie zachowują porządku, czy to jakiegoś rosnącego, czy malejącego, czy innego, który możemy sami określić. Co więcej, ta wewnętrzna struktura, która przechowywała posortowane elementy, to było drzewo binarne, a teraz będzie to tablica mieszająca. Czym są tablice mieszające, to odsyłam do internetu, ale abyśmy mogli się jakoś tutaj poruszać w tym wszystkim, to chociaż dotknę problem. Otóż możemy sobie wyobrażać tę tablicę mieszającą tę wewnętrzną strukturę, która już nie jest drzewem binarnym. Przypomnę, to drzewo binarne to tak wyobrażeniowo było w ten sposób, tak, że te elementy gdzieś tam się rozkładają. Natomiast tutaj mamy jakiś element na podstawie pewnej techniki możemy wyznaczyć to, do jakiego kubełka trafi ten element. Takie kubełki mają swoje, jakby takie oznaczenie, tutaj klucze. Te klucze są oczywiście jakieś tam inne. I teraz przy każdym takim kluczu jest utworzony pewien kubełek. W praktyce po prostu lista elementów. Nasz element trafi do któregoś z kubełków. Kubełki mogą mieć tylko po jednym elemencie, ale mogą mieć tam jakąś listę. Istota jest taka, żeby tak tutaj Obliczać na podstawie elementu ten konkretny kubełek, żeby nie, nie było sytuacji, w której wszystko trafi do jednego kubełka, żeby raczej to się tak rozkładało w miarę porówno. Widzimy, że to wyobrażeniowo już nie jest coś, co przypomina drzewo binarne. A dlaczego? Ano dlatego, że te klucze nie muszą mieć ze sobą żadnej uporządkowanej relacji. Raczej musi istnieć pewna metoda, że na podstawie elementu wiem, do jakiego kubełka on trafił. I to jest w takim pewnym skrócie to, w jaki sposób możemy myśleć o tej wewnętrznej strukturze tych zbiorów i map nieuporządkowanych. Ale tak naprawdę, żeby zrozumieć, jak używać tego wszystkiego, wcale nie musimy też jakoś szczególnie się w to zagłębiać. Ale jak ktoś jest ciekawy, to pokazałem i też zachęcam do jakiegoś samodzielnego zgłębienia tematu. A teraz zobaczmy, jak tych unordered elementów używać. Malutki off-topic. Namespace, potem moja nazwa, hehespace, a w środku definiuję stałą abc. Jeżeli coś takiego zrobię, to potem mogę się odwołać do tej stałej, poprzedzając ją właśnie tym takim prefiksem hehespace i podwójny dwukropek. Gdybym samo abc chciał użyć, to by było nieznane. To tak jak gdybyście chcieli stworzyć coś w swojej własnej przestrzeni nazw. A teraz już nasz zbiór. Mamy tutaj unordered set, biblioteka unordered set. Tutaj będziemy przechowywali w naszym zbiorze INTY i jest to zbiór, jak już mówiłem, nieuporządkowany. Jeżeli sobie tutaj to skompilujemy, o no tak przy okazji wyświetliła się setka, to jest właśnie te heche -he space ABC. A teraz już sobie zdeklarujmy i wprowadźmy jakieś wartości do naszego USETA. I teraz wyświetlmy go, i zwróćcie uwagę, mamy tu tylko 1, 2, 5, 6, 7 i 4, zatem widzimy, że się tu nic nie powtarza, jedynki się nie powtarzają, ani żadne siódemki. Co ciekawe i co oczywiste, w sumie już to nie jest zbiór uporządkowany. Jest 1, potem 2, potem 5, potem 6, 7 i na końcu 4. W pewnym sensie porządek wkładania jest zachowany, ale wcale nie musi tak być. Akurat w tym wypadku tak się złożyło, ale może być sytuacja, że wkładam te elementy w innej kolejności, a wyświetlą się później jakby w innej kolejności. Warto pamiętać, że w kontenerach nieuporządkowanych możemy poruszać się tylko w jedną stronę, jeśli chodzi o iteratory, zatem tylko operator plus plus będzie tutaj przechodził, czyli mogę przejść jakby na następny, nie mogę się cofnąć. Specyficzna sytuacja w tych unordered zbiorach. I tu właśnie mamy 6 elementów. Jeszcze sobie przejdźmy dalej. Tutaj sobie zadeklarujemy, nie zadeklarujemy, tylko dodamy trochę elementów do naszego useta. Metoda insert w tym wypadku, zobaczcie. Wykonajmy to polecenie i jeszcze raz wyświetlmy sobie tę linijkę. I co tu mamy? Zwróćcie uwagę, 1, 2, 5, 6, 7 było, ale setka, zobaczcie, nie wskoczyła wcale za czwórką, tylko gdzieś tu po siódemce sobie wskoczyła. A czwórka i potem trójka, z czego zwróćcie uwagę, że tutaj 1, 2, 3, 100, 1 4, i 100 znowu dodałem, więc one się nie dodały na końcu zbioru, tylko gdzieś się dodały, na przykład ta setka dodała się przed czwórką, czyli widzimy, że tu naprawdę jest nieporządek pewien i tych zbiorów używamy wtedy, kiedy nie zależy mi na tym, aby elementy były uporządkowane. Ten zbiór ma wiele zalet, ale właśnie na pewno nie jest to uporządkowanie elementów. Co więcej, kolejność wkładania elementów do zbioru też, jak widzimy, nie ma tutaj znaczenia, gdyż później mogą być wyświetlane zupełnie inaczej. I jeszcze raz tylko przesuwam się od pierwszego do ostatniego. Trochę to przypomina, jakby takie poruszanie się w liście jednokierunkowej, chociaż to nie jest lista jednokierunkowa. A dalej stworzyłem dokładnie identyczne dane inicjalizacyjne jak wcześniej, ale tym razem będziemy je dodawali do multi-zbioru. Unordered multiset również z intami. Tworzymy sobie, dodajemy pierwsze przypisanie listą inicjalizacyjną. 1, 2, 5, 6, 7, 7, dokładnie tak jak było. I wyświetlamy. I zobaczcie, co ciekawe, jedynki są uporządkowane, to znaczy są obok siebie. Wpadły do jednego kubełka. To dlatego on tak to wyświetlił. Do drugiego kubełka ten rysunek z początku. Wpadły sobie dwie dwójeczki. Mimo, że jedna była tu, a druga gdzieś tam później w środku, nie? Ale wpadły do jednego kubełeczka. Później piątka, szóstka, siódemki, czwórki. To jeszcze dorzućmy te 1, 2, 3, 100, 1, 100 I zobaczmy raz jeszcze. I spójrzcie, teraz jeszcze tu inaczej się to wyświetliło. Czwórki są, potem trójka jedna. Jedynki przymnożyło się jedynek, no bo trafiły gdzieś tam do tego samego kubełka. No i tak to mniej więcej by wyglądało. A przyjrzyjmy się jeszcze teraz mapom, bo z nimi jest troszeczkę inaczej, bo tam przechowujemy pary klucz wartość, a tu tylko wartości. Definiuję sobie nieuporządkowaną mapę, która zawiera takie pary napis int i stworzę sobie zmienną elf i będę opisywał kolejne cechy elfa. Mamy elfa. I elf ma tak. Siła to 10, inteligencja 14, condition prawda tam tego zdrówko 12, szczęście 10, zdrowie 100, a potem jeszcze raz zdrowie, ale 200. Zobaczymy które się tutaj zachowa. Jeszcze potem insertniemy siłę równą 11. Zobaczcie, siła już była, ale równa 10 i dexterity równe 16. Dextrity nie istniało. Wyświetlmy teraz informacje o elfie i tutaj moja print stl wymienka. Muszę sobie tak pętelką to zrobić a przy okazji powtarzamy pętlę z wykorzystaniem auto które jest bardzo fajne i przy okazji również pamiętajmy że elementy mapy to para klucz i wartość i dobieramy się do klucza i wartości za pomocą first i second tak jak to macie w tej pętli for. Jeszcze nam zostało HP. O, dobra, tam trochę poleciałem za daleko. I co my tu mamy? Zobaczcie, lak jest 10, stręcz 10 tutaj. Siła int, kon, wszystko, je, czyli te drugie wartości nie zostały wprowadzone, bo takie klucze jak HPHP już były. Zatem widzimy Unordered Map, nie Multimap, ma tylko jeden możliwy klucz. A wartości, te, które znowu zawierały ten sam klucz, zostały pominięte. No i tutaj popatrzcie, fajna sprawa. Zwróćcie uwagę na mm, taką oto sytuację. Jesteśmy w tej linijce 120, 121, zobaczcie, elf od Quickness. Nie miałem wcześniej żadnego takiego Quickness, jeszcze całe słowo. I tu nagle wpisuję 17. Otóż coś takiego działa jak insert. Jeżeli element już był, zmienię jego wartość, ale jeżeli nie było, to po prostu zostanie utworzony w locie. Zobaczcie. Wykonam teraz to elf quickness 17 i mogę już sobie pobrać. Proszę bardzo. Jego prędkość elf quickness to 17. Czyli dodawanie do takiej nieporządkującej mapy w tym momencie jest takie bardzo intuicyjne bardzo fajne. Mogę sobie dodać jakąś cechę obiektu właśnie na takiej zasadzie że tym kluczem będzie jakieś dla mnie łatwe do zapamiętania charakterystyczne słowo chociażby taka jakaś tam szybkość czy, czy co to tam jest. To zobaczcie teraz nieuporządkowaną multimapę. Multimapa definiujemy sobie tym razem orka. Zobaczcie, że niektóre cechy, jak choćby HP, będą się powtarzały. Jeżeli tutaj zdefiniujemy orka i jeszcze raz coś tam dorzucimy, to kiedy już sobie będziemy wyświetlali te kolejne informacje, to ewidentnie zobaczcie, pewne tutaj klucze się powtarzają, jak choćby ster czy HP. O, właśnie, raz jest 400, raz 600. Org działa, multimapa ewidentnie działa. A teraz bardzo ciekawa rzecz. A co kiedy do takiej nieuporządkowanej mapy? Chciałbym dodać jakiś zupełnie dziwny klucz. Nie taki prosty jak string czy liczba, z którym C doskonale sobie radzi, ale jakiś dziwny klucz. Pamiętajcie, że. Strukturą wewnętrzną takich nieuporządkowanych zbiorów są tablice mieszające, zatem ja muszę jakiś mechanizm tutaj posiadać, który będzie wiedział, do jakiego kubełka w tej tablicy dopisać nowo utworzony element. I to, gdzie ten element jest wstawiony, zależy właśnie od pewnej takiej specjalnej klasy, a ściślej jej pewnych metod. Na razie jednak zainicjujmy sobie właśnie tutaj. You map with myK, czyli taką nieuporządkowaną mapę z moim kluczem własnym. Zainicjujmy ją wartościami, które tutaj widzicie. O. I zobaczcie. Insertnęliśmy, czyli wpisaliśmy tutaj, włożyliśmy do naszej mapy te kolejne elementy, gdzie mamy parę klucz i ten klucz jest sam w sobie parą, a potem wartość. Zwróćcie uwagę, wyświetliły się tutaj pewne wartości. Skąd one się wzięły? A no właśnie, kiedy Utworzyliśmy tutaj tę zmienną, została przywołana do życia pewna klasa, a ściślej, o właśnie, został uruchomiony jeden z jej operatorów, który tutaj zdefiniowałem, to jest ta klasa. Zobaczcie, że jest to przeciążenie pewnej klasy hash, która działa na, no właśnie, tym moim kluczu Majki. Ta klasa korzysta z wcześniej przeciążonego operatora porównania, gdzie porównuje sobie dwa elementy. Jak działa to porównanie? Otóż biorę jakieś dwa elementy, czyli w tym wypadku biorę sobie na przykład dwa klucze już istniejące powiedzmy tej mapie i kiedy one będą równe dla mnie? Ano kiedy ta wartość tutaj zwrócona będzie prawdą, czyli kiedy wezmę klucz powiedzmy lewy i jego pole A będzie równe polu A klucza prawego i równocześnie klucz lewy pole B będzie równe kluczowi prawemu, a ściśle jego polu B. Zatem, gdy na odpowiednich pozycjach AB te klucze będą równe. A tu jest moja struktura majki. Zobaczcie, a właśnie to jest pole A i pole B. Dwa po prostu napisy. Mógłbym tu mieć tego więcej, bo to jest moja struktura. Kluczem jest coś złożonego, a nie prostego. Ta klasa, którą tu mamy, ta klasa mieszająca, zawiera w sobie taki operator dwóch nawiasów, który jest właśnie użyty w momencie, kiedy wkładam element do mojej nieuporządkowanej mapy, czy ogólnie do tych zbiorów, w których jest nieporządek, a których klucz jest typu majki. Co się wtedy dzieje? Zwróćcie uwagę. Mam tutaj w środku taką definicję, która sprowadza się do tego, że obliczam na podstawie pól. Tych elementów, tutaj biorę sobie pole A i pole B, a następnie dla każdego znaku w tym napisie zamieniam sobie ten znak jako int i sumuję kolejną sumę znaków, traktując znak jako liczbę całkowitą. I tutaj potem sumuję wszystkie znaki, ich wartości liczbowe dla tego czynnika B całej struktury, czyli każdą literkę z A i każdą B zamieniam na jakby liczby, tak traktuję, jakby były liczbami, a nie znakami, i to sobie sumuję. I tutaj wyświetlam sobie tą sumę, stąd wyświetliło się tutaj kolejne wartości, zobaczcie 392, 199 i tak dalej, bo były to sumy kolejnych znaków o dokładnie z tych kluczy, które tu są. Czyli, na przykład, 392 to będzie prawdopodobnie suma A. Plus b, plus b, plus c, gdzie a to jest 97, b to jest 98, c 99. Suma tych wszystkich da nam 392, można sobie sprawdzić. I teraz, co ja tu robię? No, właśnie zwracam dokładnie tę sumę, czyli każdy element na podstawie klucza zwróci pewną taką liczbę. I na podstawie tej zwróconej liczby, w tej całej tutaj konstrukcji, zostanie obliczone, do jakiego kubełka wewnętrznie. W, tym, w tej tablicy mieszającej ma trafić mój element. I zobaczcie, co się stanie, kiedy ja wyświetlę sobie tutaj te elementy. Co nam się tu wyświetli? Mamy ABBC CDAD, D. mamy AB równe 16 i mamy AA15 i to jest wszystko. I teraz popatrzcie, co się wyświetla. Mamy ABBC z wartością 10, to jest ta pozycja. Potem mamy CD. 11 to jest ta pozycja, tu jest 12 i zwróćcie uwagę, teraz będzie 16 o dziwo, czyli to, czyli tutaj widzimy, że w jakimś swoim własnym porządku zostało to dodane i 14, a potem 15, 13 się nie dodała. Dlaczego nie ma 13? Bo 13 ma klucz ABBC, a to jest klucz identyczny, jaki już tutaj wcześniej był. Ten operator porównania, pamiętacie? Zatem ten element z trzynastką jako wartością nie został dodany, bo klucz już się powtarza. A skąd wie nasz program, że się powtarza? No, bo ten operator tam, te równa się, równa się podwójne, definiował, kiedy elementy są równe, kiedy na poszczególnych pozycjach A i B napisy są takie same. No a są. Tu jest AB, tu jest AB, tu jest BC, tu jest BC. A co z tym kluczem, zobaczcie tym. Bo tutaj już mieliśmy prawie taki sam klucz, ale jednak nierówny, ale trafiający do tego samego kubełka. Spójrzcie na naszą czternastkę. Kluczem jest BA, a tu przy szesnastce kluczem jest AB. Moja funkcja, ta mieszająca ten hash, ona ma taki sam wynik. No bo B plus A czy A plus B, to traktując tego liczby, to to samo. I zobaczcie tutaj, Element 16 i 14 są zaraz po sobie, dlatego że są w jednym kubełku. Nie? Czyli moja funkcja przyznała tej 16 i 14 jeden kubełek. Dlatego tutaj przy wyświetlaniu one są zaraz obok siebie, a 15 jest już na samym końcu jeszcze kiedyś do tego wrócimy jeżeli coś tam gdzieś nie jest jasne zwłaszcza tutaj może nie być jasne o tutaj cała ta definicja to nie martwcie się my jeszcze gdzieś do tego będziemy wracali zwłaszcza kiedy trochę sobie same te szablony te templatey omówimy tak bo teraz to powiedzmy pokazałem po to byście mogli uwierzyć i zobaczyć że rzeczywiście jest Taki mechanizm wkładania do tego wewnętrznego, do tej wewnętrznej struktury, tej, tej, tej tablicy mieszającej, i że potrzebujemy funkcji, która obliczy do jakiego kubełka coś ma trafić. Mamy na to wpływ, możemy to samodzielnie zdefiniować. Żeby było jasne, ta metoda haszująca tutaj przeze mnie wymyślona, ta metoda tutaj, która oblicza te. Te kubełki, gdzie to wrzucić, jest trochę bezsensowna, bo to takie niezbyt precyzyjne jest. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, że wszystkie elementy wpadają do jednego kubełka. Im bardziej taka, no, uproszczę to. Niepowtarzalna będzie ta metoda, że raczej jednoznacznie próbuje te elementy określić, ponumerować, czy tam wyznaczyć im jeden cel. Tym lepiej. Co by to było, gdyby wszystkie elementy trafiały do tylko dwóch kubełków, na przykład? No to wtedy bym listę po prostu zrobił, nie bawił się w jakąś mapę. Tutaj po prostu. O to chodzi. A jeszcze jedna rzecz: tutaj w komentarzu umieściłem parę takich funkcji, część pokażę, które wiążą się właśnie z faktem, że w tych nieuporządkowanych zbiorach mamy dostęp do tych wewnętrznych kubełków. To będziecie mogli później sobie zobaczyć. Część rzeczy pokażę, a inne pozostawiam do pracy własnej, żeby sobie zobaczyć, o co tu chodzi. A tutaj dowód: mamy sobie tę naszą U map with my key, czyli tą naszą nieuporządkowaną mapę i wywołujemy jej metodę Bucket Size. Która znowuż jako argument dostaje, no właśnie, kolejna metoda bucket, gdzie podaje jakiś konkretny przykładowy klucz, zwraca identyfikator kubełka, w którym znajduje się element o takim kluczu. I ten identyfikator, który jest zwrócony tutaj o przez tę część, przez tą metodę bucket, jest argumentem, dzięki któremu kolejna metoda bucket size powie mi, ile jest w tym kubełku elementów. No to ile jest? Zobaczmy dwa. A no właśnie te dwa, które jeden klucz był AB, drugi klucz BA, czyli w tym kubełku wylądowały te dwie wartości: 14 i 16. Dzięki mojej metodzie własnej mieszającej. A tutaj jeszcze możemy sobie wyświetlić ile w ogóle mi się tutaj kubełków zrobiło. Zobaczcie, ogólnie mi wyszło, że tych kubełków namnożył dla tej mojej mapy aż 8. No, tyle przydzielił. Pewnie niektóre są puste. Gdybyśmy teraz każdy kolejny kubełek próbowali wyłapać, to by się okazało, że pewnie niektóre są puste, no bo chyba na 8 elementów nie mam, raz, dwa, trzy, cztery. No właśnie jest sześć elementów. Więc część kubełków została przygotowana, chociaż jeszcze jest pusta. W zasadzie skończyliśmy omawianie kontenerów. Jeżeli jeszcze coś nie dopowiedziałem, to się nie przejmujcie, bo będziemy robić pewne rzeczy w przyszłości i gdzieś tam w praktyce, robiąc zadania, robiąc jakieś konkretne ćwiczenia, może jakąś gierkę znowu zrobimy, ale już z wykorzystaniem tych troszeczkę nowszych mechanik, będziemy jeszcze po prostu pogłębiali tę wiedzę. Natomiast przygotowałem Wam w formie takiej trochę do przeczytania, takie podsumowanie, po co w zasadzie są te kontenery, czyli kiedy stosować na przykład wektor. Jest to pewne takie zamknięcie tych tematów tam, Wektor, tak kolejka czy lista, ok? I tutaj mamy wektor. Jest często wystarczającym rozwiązaniem w wielu przypadkach. Posiada on najprostszą strukturę wewnętrzną i zapewnia dostęp bezpośredni do elementów, chociażby przez indeks. Dostęp do danych jest zatem wygodny, elastyczny i szybki. Pamięć jednak, Pamiętać jednak należy, że wektory unieważniają wszystkie swoje iteratory, wskaźniki i referencje przy każdym przekroczeniu pojemności wektora oraz część iteratorów, wskaźników i referencji przy operacjach wstawiania lub usuwania. Pamiętamy, kiedy omawiałem wektor, te mechanizmy, kiedy zwłaszcza jakiś resize robiliśmy czy coś takiego, to te elementy w wektorze latały po pamięci, zmieniając swoje miejsce. Wtedy też iteratory, wskaźniki no, tracą sens, bo. Wskazują na pamięć, gdzie już naszych danych po prostu nie ma. Trzeba o tym pamiętać. Tak z praktyki wiem, że te wektory bardzo często są wykorzystywane w takich zadaniach właśnie typowo szkolnych, kiedy się uczymy. Po prostu nie potrzeba żadnej jakiejś bardziej zawiłej struktury. Kolejka o dwóch końcach przydaje się, gdy często wykonujemy operacje na końcach zbiorów i gdy istotna jest redukcja wykorzystywanej pamięci wewnętrznej przy usuwaniu elementów. Kolejka może teoretycznie pomieścić więcej elementów niż. Wcześniej wspomniany wektor. Wektor bowiem musi być jednym blokiem w pamięci. Tymczasem kolejka może mieć takich bloków połączonych wiele, gdyż nie ma takiego wymogu, że te dane muszą być tak jedne po drugim w pamięci. Iteratory, wskaźniki, referencje unieważniane są przy zmianie rozmiaru kolejek. A kiedy będziemy korzystać z listy? Otóż gdy wykonujemy dużo przemieszczeń wewnątrz kontenera. Dodajemy, usuwamy elementy z wnętrza kontenera, niekoniecznie z początku i końca, ale również właśnie ze środka, no to lista jest jak ulał. Listy udostępniają funkcje przenoszące elementy pomiędzy kontenerami, niestety nie potrafią dać nam dostępu swobodnego do elementów. Pojawia się więc tutaj spadek wydajności, kiedy muszę dobrać się do jakiegoś elementu wewnątrz listy, bo niestety muszę przejść przez wszystkie kolejne iteratory od pierwszego lub ostatniego aż do tego elementu wewnątrz. No właśnie, to jest ten brak dostępu swobodnego. Nie mogę tak od razu do środka. Listy, tak jak wszystkie kontenery oparte na węzłach, nie unieważniają iteratorów odnoszą, odnoszących się do ich elementów, kiedy na przykład dokonuję operacji usuwania czy przesuwania. Jeżeli wymagane jest częste wyszukiwanie elementów, stosujemy nieuporządkowane zbiory, multizbiory, mieszające elementy. Kontenery nieuporządkowane powinny być wybierane nadporządkujące, gdy nie jest dla nas istotny ten sortujący porządek. Gdy organizujemy dane w modelu klucz wartość, należy użyć nieuporządkowanej mapy, multimapy. Gdy chcemy skorzystać z mechaniki tzw. tablic asocjacyjnych, bierzemy od razu nieuporządkowaną mapę. A gdy chcemy skorzystać z słownika, bierzemy nieuporządkowaną multimapę. Co to tablica asocjacyjna, co to jest słownik, odsyłam do neta, chociaż pewnie już się spotkaliście z tymi pojęciami. I na koniec przeczytam pewną myśl, którą spotkałem w jednym z podręczników C++11, 11 która wydaje mi się dosyć trafna. Może nie jest prawdziwa, ale moim zdaniem coś tam zahaczało, prawdę? W praktyce trudno jest często przewidzieć, który typ kontenerowy będzie najlepszy. Wielką zaletą biblioteki STL jest możliwość wypróbowania różnych wersji bez większego, bez większego trudu. Główna bowiem praca, czyli implementacja różnych struktur, danych i algorytmów, została już wykonana. My musimy jedynie powiązać je w sposób dla nas najkorzystniejszy. Metodą prób i błędów uczymy się też po prostu, kiedy wektora, kiedy lista. Ja przyglądałem różne teksty i przykładowo ten sam program w pewnych sytuacjach. Robiący dokładnie to samo, ale tylko korzystający z jakiegoś innego kontenera zmieniał znacząco wydajność, plus minus nawet do 40%. A to była tylko. Parę testów, a już takie coś można zauważyć. Zatem co to oznacza? No to oznacza, że dobór kontenera ma ogromne znaczenie. Dlatego warto jest potestować, warto jest poznać te kontenery, bo możemy zyskać bardzo dużo na wydajności. Szczególnie kiedy nasze kontenery są duże i zawierają duże ilości elementów, dużych elementów. Tyle w tym odcinku.